Proszę bardzo. Witam bardzo, dzień dobry. Barbara Wójtowicz-Prusinowska, radna gminy, miasta i gminy Nowogrodziec. No, mamy tutaj problem w Wykrotach dotyczący dróg. Dróg w Wykrotach jest niemalże 10 do zrobienia, w stanie naprawdę krytycznym. Są drogi i bezdroża niemalże, drogi, gdzie karetka nie dojeżdża do mieszkańców. No, dzisiaj słyszę o tym, że coś tam się delikatnie ruszyło. Droga do na ulicy Stawowej będzie ponoć naprawiana, czy jest już w toku od dzisiaj właśnie, no ale jesteśmy tutaj no, zniesmaczeni dokładnie tym, że... Dzień dobry, nazywam się Wiesław Maksymiak, mieszkam na ulicy Parkowej. Dotyczy to też mojej drogi, naszych dróg i jest taka sprawa. Nie można przejechać, kiedy jeździmy, tłumiki obrywamy, wszystko obrywamy, samochód raz przyjedzie i dalej nie da rady, nie? Bo wszystko cały jest owłocony po szyby. Także bardzo prosimy o to, żeby te drogi jak najszybciej były naprawione. Poza tym są takie kolejny, że mówię, że tłumiki są zrywane. W tym roku jechała kobieta też tą drogą, zaczepiła tam w kolejne wpadło, zaczepiła o kamień i samochód się z tego powodu zapalił. I po prostu spalił się. Nie wiem, czy to jest wiadome, ale chyba to było przedłożone w gminie. Także prosimy bardzo o jak najszybsze naprawienie tej drogi. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan nie mógł dalej. No, dzień dobry, nazywam się Smoliński, z Parkowej. Mieszkam tu od 34 lat i proszę spojrzeć na tą drogę. Jest dwa razy już podnoszona. Wszystka woda, która płynie z góry, po prostu bez projektu jest zrobione i idzie mi do piwnicy. Dwa razy usypali drogę, nie zebrali, podnieśli do góry. Kolejne są straszne, całe płoto chlapane w błocie. A burmistrz nam obiecał przez dwie kadencje. Panie Smoliński, będziecie głosować na mnie, obiecuję wam drogę zrobić. To było stuprocentowe. Na świetlicy składał ręce, kłaniał się przed nami i mówił, że drogę wam zrobię, to jest mój priorytet, żebym zrobił tą drogę. I do tej pory nie mamy drogi. Ciągle się wymiguje i teraz w przyszłości plan budżet będzie uchwalony na 2016, 18, 20, następny będzie 10, 15 lat i dalej drogi nie ma. Nie dożyjemy tej drogi. Dzięki burmistrzowi. Taki słowny. Dziękuję bardzo. Przedświąteczny, tak jak właśnie tutaj mieszkańcy monitują. No następny rok, następne święta przez błoto. Także no mimo wszystko życzę dużo, dużo spokoju i mam nadzieję, że te nasze głosy zostaną gdzieś tam usłyszane i że te...